wszystkich zainteresowanych. Dzisiaj zapraszam wszystkich na unboxing etui Zeldy. Dzisiaj premiera jest i gry wraz z monetą. Moneta jest dodawana, myślałem, że to będzie razem w pakiecie tutaj z grą wewnątrz, ale jest dodawana w takim etui. Zobaczymy sobie wszystko. Tutaj oczywiście $25,99 kosztuje obudowa etui i 59 euro Zelda, 59,99 z monetą. Ok, zobaczmy może sobie najpierw etui, najpierw opakowanie. Tutaj też jest chyba jakaś folia dodatkowo. Tu jest oryginalne, bo jest też wydanie takie kolorowe do Nintendo Switcha, Hori, współpracująca firma z Nintendo, a to jest oryginalne Nintendo wydało. Sobie zobaczmy. To standardowe, pewnie tylko tutaj jest. O, jest inny wzór, a tak jak chyba wszystkie tu jest. Właśnie w tym etui z Hori nie ma chyba tego tej folii nie ma, tutaj są. Tamte patrzyłem w sklepie, są grubsze takie, ale to jest takie jakby na płótnie, na druk. Myślę, że to widać. Nintendo. Koneczek. Mówię, to jest chyba na jakimś takim płótnie na druk albo taki Sky.
to się uda w całości uchwycić, może tak. Wewnątrz wygląda tak. Chcę się ostrość ustawić. Tutaj jest taka podpórka, że można sobie, to w każdym jest, można sobie podeprzeć tutaj switcha. Tutaj jest na karty jakaś tam kieszonka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart. Dobra. A teraz zobaczmy sobie Zeldę. Nie było otwierane. Otwórzmy sobie. I monetka przychodzi w takim czymś. Mówię, szkoda, że to nie jest jakimś takim etui ładniejszym i wewnątrz nie ma jakiegoś tam miejsca na to jakąś, jakieś pudełeczko tekturowe. No, nie jest to jako sobie skrytony, tylko na taką skrytę. Jak widać. To tak wygląda. A moje to tak jest. Metalowa jest ciężka. Nie będę tego otwierał, bo to nie ma sensu. To nawet pęknięte jest. W każdym razie nie jest to plastik, tylko na pewno metal. Być może miesiąc, może nie.
Czyszczuj. Dziękuję za uwagę, dziękuję za subskrypcję, polubienia, do następnego razu.